witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Co prawda jest już dzisiaj późno, ale tak na szybko musimy przeprowadzić dwie modliszki na tą chwilę. Jedną z Gany, drugą z Madagaskaru. Do tego mam właśnie tutaj oto te dwie tuby plastikowe, oczywiście podziurkowane. Super równo zrobiona wentylacja jak na mnie. Oczywiście krzywo, no ale cóż zrobić. I do tego użyję jeszcze takiej siateczki. To jest chyba zresztą siatka, ale jak się do okna zakłada na jakieś muchy czy coś. Także no niestety modliszki muszą mieć coś takiego, gdyż one ogólnie większość czasu spędzają do góry nogami, tak samo linieją, więc musimy pamiętać o tym, że jak już ktoś by chciał mieć modliszkę, to płynnik musi być na tyle wysoki, ponieważ jak modliszka linieje, to zwisa do góry nogami i musi mieć tyle miejsca, żeby zejść z wylinką, także stąd też takie tuby. Słuchajcie, no za chwilkę sobie obejrzymy pewnie modliszki, natomiast no tutaj sobie na szybko wrzucę trochę torfu tak naprawdę, bo tutaj nie będzie jakichś wydziwień szczególnych, zwłaszcza, że tak jak mówię, to dosyć późna godzina, a chodzi o to, żeby się miały zwierzęta jak najlepiej. Także sekundka i już wracamy. Dobra, słuchajcie, no tak jak mówiłem, no mamy troszeczkę torfu, on jest co prawda zmieszany z wermikulitem, ale to może nawet lepiej. No troszeczkę łatwiej będzie utrzymać jakąkolwiek wilgotność. Słuchajcie, no ja ogólnie te modliszki trzymam tak naprawdę w temperaturze pokojowej. Nic więcej uważam, że tutaj nie potrzeba. I bynajmniej do tych gatunków, z tego co się orientuję, to nic nie potrzeba. Teraz trzeba tylko jakoś upchnąć. Upchnąć siateczkę, żeby nie było. Jedna z tych modliszek, wyobraźcie sobie, że w ogóle wygląda jak liść, nie? Naprawdę. Pamiętajcie też również o tym, że no jednak modliszki to nie są zwierzęta długowieczne, tak jak chociażby pająki. Więc jak już ktoś by chciał sobie kupić modliszkę, to nie bardzo się kalkuluje kupować modliszkę dorosłą, dlatego że one ogólnie żyją około roku, więc żebyście sobie uniknęli sytuacji, że ktoś sobie kupi dorosłą modliszkę i się nagle okaże, że wiecie, pożyje ona miesiąc i tyle będzie radości z tego zwierzaka. Dobra, słuchajcie, przełożymy sobie pierwszą. Jest to dokładnie Sporodramatis gastrica. To jest ogólnie modliszka z Gany, nawet nie wiem, czy to dobrze wymówiłem. Spójrzcie. Piękna zielona modlicha. Damy ją tutaj, niech sobie przejdzie. Ale przejść to jej się nie chce. No idź, idź, idź dziewczynko. Fantastyczna jest. Naprawdę bardzo ładne zwierzę. No i teraz dobrze by było, żeby poszła gdzieś na dół. Fantastycznie. Zamykamy ją. I jedna jest, tak na dobrą sprawę, z głowy. Przesuniemy na bok. Teraz musimy załatwić sobie drugą. Ja jeszcze, żebym zapomniał o naklejce tutaj.
wiecie, jak jest naklejeczka, musi być. O, teraz jest stacja. Trochę krzywo, no ale cóż. Dobra, mamy jedną. Teraz weźmy się za drugą. Jak liść, naprawdę. Mistrzostwo świata, jak ta modliszka wygląda. I to jest Phyllocandia paradoxa. To jest ogólnie modliszka z Madagaskaru. Także bardzo, bardzo fajny okaz w sumie. Tylko tak jak mówię, no... Pamiętajcie o tym, że one ogólnie żyją do roku czasu, więc dlatego też nie mam dorosłych osobników, tylko były kupowane jakieś tam maluchy i one tak na pewno sprawę u mnie linieją co jakiś czas. Światło, może coś będzie więcej widać. Tak, widać jak widać. Ale jest mistrzowska. Jest naprawdę mistrzowska. Oczywiście co, karteczka. Zaklejamy na dół. No i pasowałoby go zgonić troszeczkę niżej. Naprawdę, jakby to był kawałek liścia. Niesamowite. On ta już sobie gdzieś tam na dole wędruje. Zresztą tak wam pokażę. O. Bardzo fajne stworzenia. Dobrze, moi drodzy, na tą chwilę to chyba tyle. Ja już sobie ją tutaj poza kadrem zgonię niżej, żeby móc zamknąć w ogóle ten pojemnik. I do zobaczenia w takim układzie w kolejnym filmie. Cześć! No i słuchajcie, moi drodzy, jeszcze taki dodatek, bo zapomniałem o trzeciej modliszce, którą ułożyłem gdzie indziej niż zwykle. Też ją przeprowadzimy, mimo że ona nie jest zbyt duża, ale też jest piękna. Spójrzcie. Wyłączymy światło, może będzie lepiej widać. O! Spójrzcie, no fantastyczna jest. Ona ogólnie jak dorośnie, to ma mieć kolorowe skrzydełka, także zobaczymy, co to z niej wyjdzie. Przejdzie sama. Proszę bardzo. Patrz do nowego domu. Jest w nowym domku. Nie będzie chciał wychodzić. I to już jest, moi drodzy,
Creobroter gematus, pochodzenia Indie. On ogólnie niby jak dorośnie, to ma mieć takie kolorowe skrzydełka, także szczerze mówiąc nie wiem, nie widziałem dorosłego osobnika, ale mam nadzieję, że będziemy mieć okazję zobaczyć. Bo myślę, że będzie to wspaniały widok, biorąc pod uwagę, że jest to taki maluch, a już naprawdę jest na co popatrzeć w porównaniu do pozostałych. No tutaj akurat na kamerze tak tego nie zobaczymy, jak to widać na żywo, ale ma piękne ubarwienie. Takie, wiecie co, takie kremowo-czarne. Naprawdę super. Jak się giba. Dobra, moi drodzy, no dajemy już mu spokój. On jest jakiś tam chyba dzień po wylince, więc będzie trzeba go za niedługo pewnie nakarmić. Tam jutro, może pojutrze. Także zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. No i tym razem już kończymy na serio. Cześć!